Jeśli kiedyś zastanawialiście się, gdzie są wszystkie zaginione w trakcie prania skarpetki, to jest pewien trop. Bardzo możliwe, że są one w Teatrze Pinokio w spektaklu Banda Czarnej Froty. Spektaklu, w którym skarpetki grają rolę główną, rolę główne, ale nie tylko skarpetki tam mają swoje miejsce. Tam się bardzo dużo dzieje wokół skarpet. Wszystko zaczyna się w pralni, więc to kolejny trop, żeby poszukać w pralkach skarpet, ale potem mają bardzo różne przygody. Doświadczają różnych emocji, muszą sobie zadawać wiele pytań i udzielać wielu odpowiedzi. Tak samo jak bohaterowie, bohaterki na scenie, tak samo na pewno wszyscy na widowni będą sobie zadawać te pytania, niezależnie od tego, ile mają lat. Chociaż spektakl jest dla młodych widzów powyżej lat 5, to tej górnej granicy nie ma i każdy niezależnie od wieku może przyjść, może obejrzeć skarpety, może uczestniczyć w tych przygodach, może próbować ogarnąć to wszystko, co dzieje się na scenie, a dzieje się tam sporo i potem wyjść taki naładowany pozytywną energią i naładowany tymi różnymi pytaniami, które w spektaklu gdzieś tam będą podskórnie zadawane. No, odpowiedzi to już potem udzieli sobie sam, jeśli tylko będzie miał na to ochotę. Bardzo miło mi Państwa powitać na rozpoczęciu sezonu. Rozpoczynamy go właściwie drugierą, czyli drugą odsłoną przygód Szalonych Skarpetek. Pierwsza okazała się jakimś oszałamiającym sukcesem w naszym teatrze, jest cały czas w repertuarze. W związku z powyższym i z tym, że bardzo wiele widzów zaczynało dopytywać, a kiedy druga część, a kiedy dalsze przygody, a kiedy dalsze historie, no stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i postanowiliśmy Danielowi Arbaczewskiemu, który reżyserował pierwszą część, zaproponować drugą część. Ja już byłem na próbach, więc ja już to nieco wiem. Wydaje mi się, że pewnie będziemy szykować takie weekendy i jakieś takie dni z dwoma częściami na raz. Zobaczymy, czy to się uda, bo chyba zapowiada się super przygoda dla dzieciaków i dla naszych widzów. Wiem, że już bilety chyba są w większości wyprzedane, aczkolwiek może jeszcze tam coś zostało, jakieś pojedyncze miejsca. Ja się bardzo cieszę, że Daniel do nas wrócił, wrócił ze swoją świetną ekipą, ze wspaniałymi muzykami, ze scenografką, z Erykiem Makochonem jako choreografem i przede wszystkim, że wrzuciłem Danielowi w łapy dwójkę naszych nowych aktorów, którzy do nas dołączyli. Przed Państwem Jagoda Zimała, ale jest też jeszcze Filip Wawrecki, z którymi no mam nadzieję, że którzy się przywiążą trochę do nas i my do nich i że będziemy mieć nową dwójkę aktorów na pokładzie, a co też dla widzów myślę będzie jakąś kolejną atrakcją. Mam nadzieję, Pani Jagoda, że Pani będzie atrakcją. Ja się bardzo cieszę. Zabawa jest wspaniała i ja się do mojej skarpety Maliny bardzo przywiązałam. Świetna muzyka i też właśnie współpraca z Erykiem Makochonem była fenomenalna. I kurczę, no nic tylko sobie życzyć kolejnych takich premier i takich ekip, bo przyjęcie było przemiłe i czuję się jak w domu już. Tak, skarpety wypływają w morze i mamy kolejną historię, kolejną opowieść z uniwersum Justyny Bednarek, ponieważ nie jest to kontynuacja pierwszej części, ale jedna z historii, bo tych historii u Justyny Bednarek dzieje się mnóstwo symultanicznie, więc możemy naprawdę skakać w różnych przestrzeniach, w różnych tematach. Tutaj jest bardzo piracko, bardzo morsko, bardzo sensacyjnie. Banda krok po kroku się tworzy i to jest taka grupa outsiderów, trochę pokręconych, trochę pogubionych, każdy też szukający kogoś, czegoś, swojego celu i niektórym się udaje ten cel znaleźć, niektórym nie. I tak jak u Justyny Bednarek we wszystkich opowieściach, trochę mamy taką sytuację, że nie wiadomo, co jest za rogiem, za następnymi drzwiami, na następnej wyspie. Tam nas zaskakują kolejne sytuacje, kolejni bohaterowie, więc tutaj też jest duże wyzwanie dla aktorów, ponieważ część z nich gra bardzo wiele ról,
Więc jest to trochę schizofreniczne zadanie i mam nadzieję, że nie pojawią się tutaj problemy osobowościowe po tym spektaklu, ale rzeczywiście muszą aktorzy skakać z jednego bohatera w drugiego. Jest też bohater dwuosobowy, tak go nazwijmy, którego kreuje Filip Wawrzecki, gdzie dwie postaci musi grać symultanicznie. Udało nam się nawet zbudować taką lalkę, która jest właśnie dwuosobowa. Właśnie są lalki w naszym spektaklu, lalki, które trudno mi nazwać, ale które gdzieś są z takiego obszaru lalek stolikowych. Ale tak jak Państwo zobaczą w spektaklu, te lalki dają nam ogromne możliwości, ogromną elastyczność, przez co też to jest dla mnie taka ciekawa przygoda poszukania nowych możliwości animacyjnych. I tych animacyjnych rzeczy mamy w spektaklu dużo. I w planie lalkowym, ale też w planie takim bardzo plastycznym, w planie przedmiotu. Cała historia dzieje się w pralni publicznej. Tam startujemy. A co się za tym kryje i jak tą pralnię potrafimy uruchomić naszą wyobraźnią, to już nasi widzowie muszą zobaczyć, oglądając spektakl. Ale właśnie, gdzie jest moja siostra? Jak wiadomo było, że pojawi się kontynuacja tej skarpetowej opowieści, trzeba było wybrać jakąś historię, trzeba się było na coś zdecydować. To co decydowało o tym, w którym kierunku te skarpety się skierują? Na pewno zbudowanie jednej historii, która i tak w przypadku Justyny Bednarek, zbudowanie jednej linearnej historii to jest dosyć trudna sprawa, ponieważ w Bandzie Czarnej Frotę musieliśmy zrezygnować z wielu wątków. To jest chyba taki charakter Justyny Bednarek, że ona cały czas te ścieżki zbacza, na tą ścieżkę wraca, tych ścieżek otwiera dużo, dużo różnych w swoich książkach, ale z jednej strony było to wyzwanie, a z drugiej strony taka ciekawa przygoda, jak wybrać te rzeczywiście klocki, puzzle, które nas najbardziej interesowało. Też było to gdzieś takie wyzwanie w poszukiwaniu, o czym my chcemy opowiadać tymi skarpetkami, o czym, co oprócz samej ciekawej przygody, pięknej przygody, szalonej, zwariowanej, o czym my chcemy porozmawiać z widzami. Właśnie w Bandzie Czarnej Frotte ja sobie znalazłem też taki wątek, trochę outsiderów, trochę ludzi, którzy są pogubieni, trochę tych pogubionych skarpet, trochę postaci, które szukają swojej drugiej połówki, a może grupy, z którą chcą być, grupy, która będzie ich akceptowała, pomimo tego, iż są inni, dziwni, czasami upierdliwi, czasami nieznośni, ale to jest ten typ bohatera,
I takich bohaterów mamy cały statek tutaj w naszej opowieści. Ten typ bohatera, czy takiego, gdzie ja sobie zawsze podaję taki przykład, kiedy jest impreza i tego gościa, na którego zawsze wszyscy narzekają, właśnie nie ma i wtedy siada impreza. To jest trochę, to są bohaterowie naszej historii, więc oni wszyscy mają jakąś szorstkość, w jakiś sposób są irytujący, w jakiś sposób zabawni, w jakiś sposób ofermowaci, ale jednocześnie dzięki temu są ciekawi. Dzięki temu ta historia też staje się coraz bardziej kolorowa i też pozwala na takie ryzykowanie w wielu sytuacjach, ale też taką zabawę, dialog z widzem, który jakby z mojej strony chciałbym, żeby był zaskakiwany, żeby szeroko marszczył czoło i zadawał sobie pytanie, ale dlaczego? Bo może będą się pojawiały takie pytania, że coś jest bez sensu i chciałbym, żeby czasem było bez sensu w naszym spektaklu, żeby były takie momenty i żebyśmy sobie też pozwolili na to w życiu, że nie wszystko musi być przyczynowo-skutkowe, że czasami ta przypadkowość, ta otwartość, to jest właśnie coś, co chyba cała Europa nazywała kreatywnością, więc ta kreatywność nieprzewidywalna, zaskakująca, wywrotowa, niech się niesie ze sceny w stronę widza i niech z tymi pytaniami, zdziwieniami, zaskoczeniami, niech nasz widz stąd wychodzi i niech to też będzie pretekst do rozmowy między małymi a małymi, małymi a dużymi. Może też dużymi i dużymi. Dużymi i dużymi, więc tych komentarzy, takich zaczepnych sytuacji w naszym spektaklu, myślę, że będzie sporo i chciałbym, żeby ten spektakl nie skończył się na takiej opinii fajne, ale żeby gdzieś się jeszcze przelewał, jeszcze gościł, mościł i w głowie, i w postaci melodii, które zostaną pewnie z tego spektaklu w głowach widzów, ale też w takich dyskusjach, że coś im nie pasowało, coś im się nie sklejało, więc tu podejmujemy to ryzyko. I myślę, że cała ta historia jest też właśnie o podejmowaniu ryzyka, o takim takiej decyzji, czy wsiadamy na ten statek, czy płyniemy na tą kolejną wyspę, czy się nad tym zastanawiamy, aż w końcu ten statek odpływa, czy nie pozwalamy mu odpłynąć. Czy ta skarpetka właśnie wcina moje frytki? Start z wysokiego C, bo muszę was o to zapytać. Tutaj wszyscy mówią młodzi, debiutujący i tak dalej, a z drugiej strony mówią, mamy wielki sukces pierwszej części, druga część zakładamy, że też będzie sukcesem. Dla was to jest takie obciążenie, że musimy sprostać wyzwaniu, czy po prostu zabawa? Ja? To ja powiem, ja się super bawię przede wszystkim i to jest fajne. No nie, dobrze się bawię, no co mogę powiedzieć. No bo trochę tak widać, jak tutaj was oglądaliśmy, że no ja wiem, że to jest ciężka praca, bo my nie możemy tego pominąć, nie uciekamy od tego absolutnie, ale wam jest chyba po prostu dobrze na tej scenie. No tak, ja tak sobie dużo o tym myślę i chciałabym jak najdłużej w tym zawodzie zostać z takim przeświadczeniem, że nie po to tyle się nastarałam, żeby się dostać do szkoły, a potem żeby być w teatrze, żeby nakładać sobie jeszcze dodatkową presję, więc to ma być przede wszystkim dobra zabawa dla mnie, dla widza i dla całego zespołu, który to tworzy. I to jest bardzo ważne.
Wymagające, bo tak, jest granie, są kukiełki, jest śpiewanie, jest dużo ruchu, to wszystko trzeba pogodzić. I to naraz. I gdzie trzeba wziąć oddech? No, to jest problem, naprawdę. Wy macie ustalone, gdzie bierzecie oddech? Tak, czy próbujemy to ustalić, w którym momencie wziąć oddech, żeby zacząć śpiewać. No bo trzeba wyliczyć. Tak, tak. A co jest największym w tym wszystkim wyzwaniem? Który element z tego, no bo ja się zastanawiam właśnie. Ja wiem, co jest. Najtrudniejsze jest to, żeby się nie roześmiać, jak Łukasz Bzura coś powie na próbach. To jest najtrudniejsze chyba. Tak, tak, no i skoordynowanie tych wszystkich zadań, to jest wyzwanie, żeby wyćwiczyć ruch, głos, oddech, tak, żeby widz nie widział, że się męczymy, a żeby się dobrze bawił, żeby to wszystko wyglądało na takie lekkie. Da się, ale dla mnie to jest najtrudniejsze. Tak. No i żarty, żeby żarty, się nie roześmiać. Żarty Łukasza, tak. Żarty Łukasza potrafią po prostu... rozgromić wszystko. No ale to na próbie. Na spektaklach będziecie mieć ewentualnie komentarze i żarty młodej widowni. Znaczy ja myślę, że nie obędzie się chyba bez żartów Łukasza też na premierze, na przykład na spektaklach. Myślę, że w trakcie też coś może rzucić. Tak, ale to, co będzie mówić publiczność, ja się nie mogę doczekać tego, bo już mam doświadczenie z graniem dla dziecięcej publiczności, dla młodej widowni. To jest nie do porównania. Jakby ta żywiołowość reakcji, te komentarze, albo też bardzo lubię chodzić na spektakle właśnie dla dzieci, czy tu w naszym teatrze, czy w innych teatrach w Polsce i słuchanie tych komentarzy, to jest po prostu, ja się bawię razem z nimi, więc nie mogę się doczekać tego. To teraz powiedzcie, za co lubicie swoje postaci. Żebyśmy my też je za to polubili, albo żebyśmy mieli pierwszy punkt zaczepienia, żeby chcieć je zobaczyć. To ja mogę powiedzieć, że swoje postacie lubię przede wszystkim za charakterystyczność, bo tych postaci w sumie w całym spektaklu mam... Cztery? Sześć? O Jezu, tak. Schizofrenia już? Tak, no bo na przykład mam taki moment, gdzie gram dwie naraz. I pomyślałem sobie, co zrobić, żeby każda z nich miała inny głos, na przykład. I to jest strasznie fajne dla mnie. No fajna zabawa w sensie. Tak. Ja Malinkę kocham za bezkompromisowość. Ona mówi, co myśli, każdą emocję wykrzykuje, wypłakuje albo wyszeptuje, jeśli jest taka potrzeba. I tego bym się chciała od niej nauczyć. No! A teraz wołać mi do Remigiusza! Nie przyniesie więcej frytek! Ty, studiu! Bo ci przyjadę ubieraczką! Obiad! Koniec mojej historii.